Zszokowało mnie stwierdzenie papieża Franciszka w odniesieniu do Józefa, kolejnego tytułu, który mu nadał, czyli ojciec posłuszny, o którym chcę dzisiaj powiedzieć. Zszokowało mnie to, że papież zwraca uwagę na fakt, że gdyby Józef nie był posłuszny Słowu Bożemu, nie wypełniłyby się zapowiedzi proroków dotyczące Jezusa z Nazaretu. Rozumiesz? To jest nieprawdopodobne. Nigdy o tym tak nie myślałem. Gdyby nie to, że Józef poszedł za Słowem Bożym, nie byłoby historii Jezusa z Nazaretu. Ona by się nie wypełniła, gdyby Józef nie był posłuszny Słowu. I tak sobie myślę, wiesz, ile w moim życiu się wypełniło, bo byłem posłuszny Słowu, a ile, o zgrozo, się nie wypełniło z planów Bożych, bo nie byłem temu posłuszny, temu Słowu. To z jednej strony mnie zachwyca, z drugiej strony przeraża naprawdę. Tak, o ile my, ja, ty i inni wierzący w Chrystusa dzisiaj możemy sobie zadawać pytanie, na ile się wypełniła wola Boża w bardzo osobistym wymiarze przez nasze posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo, o tyle Józef i Maryja byli w sytuacji, w której od ich posłuszeństwa zależało wielkie dzieło zbawienia świata, odkupienia ludzkości, odkupienia rzeczywistości stworzonej, kosmosu, z grzechu pierworodnego. To jest ta szalona perspektywa, którą ukazuje Franciszek, że rzeczywiście ich tak oznaczało, że marzenie Boga się spełni, ich nie oznaczało, że marzenie Boga, plan Boga misternie konstruowany przez tysiąclecia legnie w gruzach. I rzeczywiście to jest perspektywa przerażająca. Ale zanim te wielkie rzeczy, to przecież w życiu Józefa chodziło o posłuszeństwo rzeczom zupełnie prostym i małym. Mnie zachwyca w tym trzecim punkcie listu Patris Corde to, że Józef musiał być posłuszny dwóm władzom, bo wpierw wypełnił posłuszeństwo wobec Cezara Augusta. To przecież władza zupełnie świecka nakazała ludziom, że mają udać się do swoich rodzinnych miejscowości i dać się zapisać. Ten człowiek miał w sobie tak wielkie posłuszeństwo i pokorę, że zdecydował się być posłuszny nawet zupełnie ludzkiemu władcy, i to władcy, którego można było śmiało uznawać za okupanta. Tak. Dopiero potem jest posłuszeństwo Bogu, gdy Bóg mówi: weź Maryję do Egiptu, weź Maryję Jezusa do Egiptu, czy w ogóle ją wpierw przyjmij. I te dwa posłuszeństwa, to posłuszeństwo Cezarowi i posłuszeństwo Bogu, to jest coś, czego znowu Jezus się mógł nauczyć od Józefa. Bo to Jezus mówi, co Cezara Cezarowi, co Bogu, co boskie Bogu. Gdzieś się tego przecież musiał nauczyć. Takiego posłuszeństwa, które, jak sądzę, jest tematem na dzisiaj. Dlatego, że my dzisiaj żyjemy na przykład w rzeczywistości, w której część Kościoła mówi: przestańmy być posłuszni władzy świeckiej. Mamy nad sobą Boga. A Józef mówił: nie. Wpierw posłuszeństwo władzy zupełnie świeckiej, potem posłuszeństwo Bogu. To nie było nic wygodnego. Trzeba było wziąć ciężarną żonę i wyruszyć przez pół kraju do miejscowości, w której mieli się dać zapisać, a samo zapisywanie się już było troszeczkę niezgodne z mentalnością Żydów. Oni uważali, że dać się zapisać w jakąś tabelkę przed władzą świecką, to tak jakby się poddać temu, że mają innego króla niż Boga. Obecny czas właśnie był między innymi inspiracją dla papieża Franciszka, żeby ogłosić rok świętego Józefa, bo papież zwrócił uwagę na to, że jesteśmy dzisiaj ludem, który kroczy w ciemnościach. Podobnie jak to było za czasów Józefa. Ale Józef, o ile kroczył w ciemnościach swego czasu, swojego życia... I zupełnie fizycznych ciemnościach, fizycznych, bo w środku nocy dostaje sen, że ma uciekać. I ciemnościach duszy też, tak? I serca w tych wszystkich okolicznościach, które go spotkały. Kładł się spać, mówi Franciszek, z myślą poukładania tego na sposób ludzki, a przyjmując Słowo Boże w nocy, w czasie snu, wstawał rano i podejmował decyzję inną, zgodną z wolą Bożą. I to było genialne. I jeszcze papież mówi taką fajną rzecz: dzisiaj nam się nie musi to przyśnić. Dzisiaj wystarczy, że otworzymy codzienną Ewangelię, którą Kościół nam daje na dany dzień. I przez pryzmat tej Ewangelii, z jej perspektywy, popatrzymy na nasze życie i podejmiemy decyzję właśnie w
kontekście Słowa Bożego zgodne z wolą Bożą. I dlatego będziemy mogli wyjść z tych mroków. Nawet jeśli poruszamy się w rzeczywistości, która jest tak od nas niezależna, na którą tak nie mamy wpływu i która często nas tak przeraża. Jest tu bardzo wielkie podobieństwo do życia świętego Józefa. Analogia wydawałoby się bardzo wprost, no bo rzeczywiście mamy do czynienia z kimś, kto żyje w niezwykle trudnych czasach, w czasach wielkiego przełomu i rewolucji duchowej. I jak sądzę, my dzisiaj także możemy spojrzeć na swoje życie w ten sposób. Wokół ciemności, może nawet Egipt, ale w naszych dłoniach, w naszych objęciach Jezus Chrystus. I po raz kolejny spełnia się to, o czym mówiliśmy na początku. Papież pięknie przechodzi od Józefa do Jezusa, jedynej nadziei.